Alleluja. Dziękuję, że wierzycie w Ducha Świętego, że jest na tym miejscu. Ale mówiąc całkiem serio, dzisiaj chciałbym zwrócić się do wszystkich zwyczajnych ludzi. Dlatego, że jest taka świadomość czasami o Kościele, o chrześcijaństwie, o wierze. Troszkę ciszej mikrofon poproszę. Że Bóg to jest potrzebny słabym ludziom. Ludziom niedoskonałym. Ludziom, którzy są niewykształceni, pozbawieni silnej woli. I to jest błędny sposób myślenia. Komu potrzebny jest ów Jezus? Myślimy, że Bóg jest potrzebny nieudacznikom, myślimy, że Bóg jest potrzebny ludziom prostym i niewykształconym, ponieważ ludzie myślą, że wiara w Boga jako Stwórcę jest w sprzeczności z rozumem, inteligencją, unikają jej jako coś niemodnego. Pewien wybitny naukowiec powiedział na początku pracy swojej, że człowiek, kiedy zaczyna karierę naukowca, staje się ateistą. Jednak im dalej poznaje świat nauki, zjawiska, prawa rządzące światem, dochodzisz do wniosku, że nie jest to dziełem przypadku. Jest efektem pracy kogoś większego niż my. Kogoś genialnego, kogoś, kogo możemy nazwać Bogiem. I kiedy mówimy o wierze, to nie mówimy o czymś, co jest sprzeczne z rozumem, z intelektem. Jest czymś znacznie większym niż nasz rozum. I muszę wam powiedzieć, że ostatnio współczesny świat, szczególnie Europy Zachodniej, zaczyna to rozumieć. W pewnej małej miejscowości ochrzczono 150 dorosłych osób jako tych, którzy na nowo zrozumieli, że życie pozbawione wiary w Jezusa jako Boga jest życiem bezsensownym. Ludzie zaczynają rozumieć, że tak naprawdę wiara to nie jest kwestia mody, to nie jest kwestia, wiecie, jakiegoś przekazu dla ludzi niewykształconych, ale wiara jest czymś znacznie większym niż nasze nawet najbardziej mądre i wykształcone umysły. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o życiu człowieka, który nie był bezdomny, nie był alkoholikiem, nie był narkomanem, nie był człowiekiem, którego życie było w jakiś spektakularny sposób zagmatwane, a wręcz w pewien sposób uchodził za człowieka sukcesu i ci, którzy go otaczali, naprawdę na niego mieli z górki. Zacheusz. Biblijna postać zapisana w Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, 1-10. Pozwolicie, że przeczytam. Ci, którzy nie mają Biblii, posłuchajcie więc tego fragmentu. Potem poszedł do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością, a widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahama. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Bardzo ciekawa rzecz, kiedy Jezus jedzie do Jerozolimy, to jest opisanych tam kilka wydarzeń, ale dwa są szczególne. Kiedy wjeżdża do Jerozolimy, spotyka ślepego Bartymeusza. Do Jerycha. Kiedy jest już w tym Jerychu, spotyka Zacheusza. Co mi to mówi? Bartymeusz, ślepy, bezdomny żebrak, Zacheusz, człowiek majętny,
wykształcony człowiek sukcesu. Mówi mi to, że Bóg nie ma preferencji społecznych. W naszej mentalności religijnej utarło się, że Bóg ma jakieś preferencje społeczne. Szczególnie troszczy się o tych, a o tych się nie troszczy. Bóg troszczy się o każdego człowieka, ponieważ Pan Bóg zmarł za każdego człowieka na krzyżu. I musimy to pojąć. I oto dzisiaj zwracam się do zwyczajnych ludzi. Ani słabych, ani upośledzonych, ani w jakiś sposób zagmatwanych życiowo. Do was zwracam się, zwyczajni mieszkańcy tego miasta. Bóg przychodzi do ludzi sukcesu, Bóg przychodzi do ludzi zwyczajnych oraz tych, którzy wyglądają dobrze albo najzwyczajniej zwyczajnie. Musimy skonfrontować się z samymi sobą i z naszym stosunkiem do Boga, który mówi mi, jestem porządnym człowiekiem. Jestem zwyczajny. Nie mam problemu z tym, nie mam problemu z tamtym. Ale właśnie Bóg przychodzi także dzisiaj do takich ludzi, do ludzi zwyczajnych, do takich jak ty i ja. A więc Jezus, wjeżdżając do Jerycha, przychodzi do dwóch rodzajów ludzi, do bezdomnych, opuszczonych, tych, którymi nikt się nie interesuje. I to jest pewien obraz serca Bożego, ale także przychodzi do tych sprawiedliwych, do tych porządnych. Ponieważ mówi mi to, że Bóg szuka każdego człowieka. I oto przychodzi i spotyka Zacheusza. Zacheusz, krótka charakterystyka człowieka. Posiadał pieniądze, co prawda nabył majątek trochę nadużywając prawa, bo pisze, jeśli coś wymusiłem, oddam. Jego postępowanie było nacechowane egoizmem. A dlatego, że wymuszał pewne środki finansowe do innych ludzi, ludzie go nienawidzili. Może też go nienawidzili, dlatego że lepiej mu się wiedzie. Czyż czasami w nas nie wzbudza się jakaś zazdrość, kiedy ludzie odnoszą sukcesy? Pomyślmy. Wtedy zawsze mamy teorię, że na pewno ukradł. Na pewno nieuczciwie dorobił się. Ale nie ma to aż w tym wypadku takiego znaczenia. Chodzi o to, abyśmy zobaczyli, co to był za człowiek. To był człowiek wysoko postawiony. Pewien przełożony celników, którzy pobierali cło. Był bogaty, a jednak nieszczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że pewnego dnia postanowił coś zrobić. I co zrobił, powiem wam za chwilę. Ale odkrywamy, czytając dalej, że Zacheusz miał pewien kompleks. Był mały. Zobaczcie, gość miał pieniądze, był majętny, a jednak jego pozycja, jego sukces nie wyleczył go z kompleksów. Zgadzacie się z tym? Ponieważ pewnego dnia usłyszał, że Jezus będzie przychodził. Gdyby jego życie było życiem pozbawionym jakiejkolwiek potrzeby, nie zadałby sobie trudu, aby zobaczyć, kim jest Jezus. I muszę wam powiedzieć, że być może w moim i w twoim życiu był taki moment, albo jest teraz, w którym masz potrzebę, ukrytą potrzebę, pewien ból, o którym wiesz ty i Pan Bóg. I zastanawiasz się, co mam zrobić, aby coś się zmieniło. Jaką decyzję mam podjąć? Jaki kolejny sukces mam osiągnąć, żeby coś się zmieniło w tym palącym ogniu mojej duszy, który nie pozwala mi do końca być szczęśliwym? Nie jest niczym złym odnosić sukcesy. To jest ważne. Ale wiecie, jest w człowieku, drodzy zgromadzeni, jakaś paląca potrzeba, której nikt i nic nie jest w stanie